6 lat jestem dyrektorem technicznym postaci CD Projekt Red. Jednym z moich zadań, którym zajmuję się na co dzień, jest upewnienie się, że wszystkie modele, które trafiają do silnika, są przygotowane w sposób technicznie poprawny. Czyli jaki? Model nie może być tylko ładny, mieć ładne tekstury, ciekawy design i tyle. Musi spełnić wymagania techniczne po to, aby wyglądał dobrze zarówno na animacji, symulacji, jak i podczas rozgrywki. O tych wszystkich wymaganiach chciałbym Wam opowiedzieć. W trakcie tego kursu chciałbym też Wam przybliżyć, w jaki sposób projektuje się postacie i jak wygląda praca w game devie. O tym, jak odpowiednio przygotować projekt, czym różni się koncept od ilustracji, na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę, czym zajmują się poszczególne działy i jak na przykład projektujemy unikatowy model na przykład potwora, a jakie podejście stosujemy, gdy chcemy stworzyć zestaw ubrań, które muszą pasować do wielu bohaterów. Podczas kursu chciałbym powiedzieć Wam o wszystkich technikach, których używamy podczas projektowania, modelowania, tworzenia topologii, a także skinowaniu, których używałem i używam zarówno podczas tworzenia Wiedźmina 3 Gwinta, jak i mojego obecnego projektu Cyberpunk 2077. Do zobaczenia. Cześć.